Witam serdecznie. Z nami Paweł Wolak, The Raging Bull, najmłodszy z moich przyjaciół na emeryturze. Jak się czujesz jako emeryt? Bardzo dobrze, odpoczywam dużo. Czuję się wspaniale, naprawdę. No dobrze, teraz już do konkretów. Pawle, witam w Global Boxing Gym. Dzisiaj miałem okazję widzieć twój sparring z Mike'iem Arnoldisem. Ty mówisz, że był to sparring, ja twierdzę, że była to wojna. Czyli jednak wracasz do formy. Powiedz, ile ważysz? O, jeszcze chwilę zejdę do formy, jak dojdę. Ale wiesz co, naprawdę nie nałożyłem dużo wagi. Ważę może 168-170 maksimum rano. Próbowałem się trzymać w mniej więcej formie. Jeszcze chwilę zejdzie, co nie? No widzę, że mam twój timing. Jestem troszkę off, jestem troszkę... jeszcze chwilę zejdzie, muszę dojść do tego, co nie? Ale się czuję wspaniale, naprawdę lubię, jestem coraz głodniejszy. Lubię trenować, lubię sparować, bardzo lubię sparować, co nie? I zobaczymy, co będzie dalej. Tu podsumowujemy jednak twój stały kontakt z boksem, ale tak naprawdę dążymy do tego głównego pytania. Na przestrzeni, w przestrzeni kilku dni bardzo możliwe, że zostanie rozwiązany twój problem, twój kontrakt z Top Rank. Powiedz coś na ten temat. Jeszcze nie dostałem oficjalnego dokumentu, ale mam dostać... że mam je puścić z kontraktu, że mam być wolny. I wiesz, o to mi chodzi. Mogę robić wtedy co chcę, co nie jestem związany do nich. Na pewno, wiesz, jeszcze mi dużo zostało, dużo lat zostało w boksie, czuję się dobrze. Nie wiem, nie czy w boksie, czy w jakichś walkach. Na pewno nie chcę siedzieć, nic nie robić. Mam dobrą pracę. Wiesz, wszystko jest tak, jak ma być. No ale na pewno bym chciał może kiedyś za parę miesięcy, może za rok, nie wiem, może kiedyś chciałbym wrócić do jakichś walk. Do boksu na pewno już nie wrócę, ale chciałbym spróbować MMA, bo to o to mi chodziło od 18 roku życia, że chciałem wrócić, że chciałem... dlatego zacząłem boksować, dlatego zacząłem kickboxing, dlatego na zapasy poszłem. Mi chodziło, żeby kiedy iść na to. A wpadłem w boks, zaczęło mi dobrze iść, zostałem z boksem. Ale wiesz, teraz już 30 lat, to już mi nie zostało, jeszcze parę lat mi zostało. Może coś innego chciałem spróbować. Pawle, i przede wszystkim wiedz o tym, że uszanujemy każdą twoją decyzję, ale mówię, za młody jesteś na emeryturę i przede wszystkim twoja dusza wojownika, tak jak cię ostrzegałem, parę miesięcy i poczujesz zew krwi, poczujesz, że no, już czas wrócić, czy to będzie klatka, czy to będzie ring, jednak powiedz te psychiczne, kiedy wstajesz rano. Od paru miesięcy nie pojawiasz się nigdzie. Twój ostatni kontakt z boksem to grudzień zeszłego roku. Nie chodzisz na walki bokserskie, ale czy już coś cię zaczyna intrygować? Już sprawdzasz, co dzieje się w świecie boksu? A tak, na przykład oglądałem w tą sobotę, oglądałem Kirkland i Molina. Moja waga, potem była Garcia i Morales, to nie oglądałem walki. Nie będę mówił, troszkę tak jest fajnie pod tymi światłami się bić, co nie w ringu, ludzie oglądają. Wiesz, lubię, ja walczyć lubię. Ja to z u mnie w krwi, co nie, żeby ostro walczyć. Ja to lubię, wiesz. Ja nawet czuję w ringu, co nie? Teraz jak czuję po sobie, jak ktoś mnie uderzy, to teraz wraca. Dla mnie ostatnia walka nie miałem tego. Teraz chcę ci oddać dwa razy mocniej, co nie? Jak mnie uderzysz, wiesz. I to wraca powoli do mnie. I tego właśnie chcę. I teraz się czuję dobrze. Psychicznie się czuję dobrze. Się czuję ten głód od nowa. No ale to muszę mądrze zrobić. Muszę to z głową zrobić. Nie mogę iść, kurde, że o MMA, że walczyłem w boksie, to będę mistrz MMA. Nie o to chodzi. Muszę, wiesz, na pewno mam ze sobą kickboxing, mam ze sobą zapasy. To mniej więcej rozumiem. No ale trzeba dużo dodać. To jest całkiem inna walka. To jest całkiem inny styl. To jest walka, ale całkiem inny styl. Całkiem inny sport. Wiesz, no trzeba to z głową podejść, trzeba trenować, trenuję cały czas, trenuję, wiesz, jestem na macie 2-3 razy w tygodniu. No, potrzebuję czas, na razie dobrze idzie, na razie dobrze czuję. Paweł, czyli jednym słowem, możemy robić nadzieję,
polskim kibicom na to, że niedługo, jak powiedziałeś, zobaczymy ciebie. No prawdopodobnie może być to ring, jeśli będzie to polskie, na przykład KSW. Czy dopuszczasz tego typu propozycje? Gdyby na przykład ktoś zadzwonił do ciebie z Polski i powiedział: kolejna gala w Polsce, KSW, Paweł Wolak, czy ma ochotę zawalczyć? Słuchaj, ja mogę walczyć wszędzie. Jak będę przygotowany dobrze, będę tego chciał, ja będę walczył wszędzie, to mi nie zależy gdzie. Jak mówiłem, decyzja, to jest proste dla mnie. Z kontraktu muszę wyjść, muszę być wolny, wtedy podejmiemy decyzję. Na razie się przygotowuję, na razie trenuję. Co będzie dalej? Będę na to przygotowany, na pewno. Tylko na razie gromadzimy, gadamy z ludźmi, nawiązujemy kontakty. To jest najważniejsze w tym sporcie, czy w boksie, czy w MMA. I powoli na pewno się będzie coś się będzie działo. Będę w dobrej formie, będę się czuł fizycznie dobrze, psychicznie się będę dobrze czuł. Na pewno gdzieś wystąpię, czy w Polsce, czy tu. Na pewno gdzieś wrócę. Pawle, nic dodać, nic ująć. Serdecznie dziękujemy i liczymy na to, że nie powiedziałeś ostatniego słowa. Trzymamy kciuki i będziemy trzymać rękę na pulsie. Będziemy cię kontrolować, będziemy sprawdzać, w jakiej jesteś formie. A super, dziękuję. Dziękuję, Marcin. Nie bójcie się o mnie. Ja nie jestem głupi. Ja wiem, co robię. Okay? Wiem, co robię. Nie martwcie się tam w domu. Mama, żeby się nie martwiła. Ja wiem, co robię. Ja żyję ciężkie życie, ale z głową. Dziękuję.